Jest z nami Matek Haribo. Mateusz, dzień dobry. Witam, cześć. Po tajskich podróżach. Opalenizna jeszcze jest? No, jak widać, chyba jeszcze nie zeszła przez tydzień. Nie, no nie jest źle. Słuchaj, jak wrażenia teraz po przylocie? Bardzo dobrze, no wiadomo, nie chciało się wracać do tej smutnej, szarej rzeczywistości, no ale kiedyś trzeba wrócić, robić swoje, wrócić do obowiązków, więc no jakby jestem zadowolony z wakacji, no ale już 3 tygodnie, tak, znaczy jestem tydzień po wakacjach, byłem tam 3 tygodnie, więc chyba wystarczy, się odpoczywałem. Co udało się zrobić w Tajlandii pod walkę? Udało się na pewno zrobić trochę tlenu. No bo jednak tam jest no inny ten klimat, jest po prostu cieplej dużo, mimo tego, no na pewno tego tlenu więcej, bo... Biegałeś? Też... Mówisz o bieganiu, czy...? Tak, biegałem, ale też jakieś takie, robiłem sprinty, jakieś skoki takie, powiedzmy, szybkościowe treningi, no więc no to co mogłem, to robiłem. A w którymś z kempów tajskiego boksu udało ci się zajrzeć, zobaczyć? Gdzie ty byłeś w ogóle? Byłem, słuchaj, na Pipi, na wyspie. I byłem w Bangkoku ostatnie 4 dni. I jeszcze byliśmy na Koh Samui, na wyspie takiej. Koh Samui. Tak. Jak byłeś w Bangkoku, to zaliczyłeś oczywiście Rajanamern i Lumpini Stadium? Nie, niestety nie. A wiesz, o czym mówię? Tak, wiem, ale... no, nie mam słów. W Bangkoku, słuchaj, byliśmy za krótko, żebym gdzieś tam wyskakiwał. Byliśmy też w ścisłym centrum, bardziej się nastawialiśmy, no bo to ja byłem też pierwszy raz w tamtych kierunkach w Azji, więc nastawiłem się bardziej, żeby zobaczyć coś. Już nie trenować, trenowałem na wyspach, gdzieś tam, jak byliśmy wcześniej, a ostatnie te 4 dni sobie zrobiliśmy takiego, powiedzmy, zwiedzania, no żeby zobaczyć coś. Co tajscy trenerzy ci pokazali w ogóle? Tarcza, tłuczenie i kopnięcia z okrzykiem? No i tam są mocno nastawieni na te łokcie, więc, no ale łokci tutaj nie ma, no ale może kiedyś się przydadzą, tak, także... Jeszcze dwa! Tajskie... Nie, dobrze, to krzyczę, tajskie, bo... Tajskie okrzyki, łokcie, jakieś kolana, także... Jak w ogóle ty się odnajdujesz w tym tajskim boksie? Inaczej niż uczył cię trener Szyszka w Uniku? Ja z trenerem Szyszką nie trenowałem. A robiłeś, ale w Uniku byłeś. W Uniku tak, z trenerem Dawidem Mańkowskim, ale tam jest kickboxing. No zupełnie coś innego, tak? No bo to tajski, a kickboxing, no wiadomo, trochę się różni. No też są też sport uderzany, też sport i to jest sport uderzany, ale... no coś innego zupełnie. No w tajskim mamy łokcie dodatkowo, więc... Tu nie będzie łokci. I te okrzyki tajskie, ale... No, bo oni każą, bo to jest sztuka oddychania, tak, to, też, to tak? Napędza to na pewno. A z parteru w ogóle coś tam miałeś szansę zrobić? Bo teraz jest też dużo klubów, gdzie także jest parter robiony. Nie udało ci się? Nie, parteru tam nie robiłem. Parter robiłem tutaj w Warszawie. Teraz na powrocie też sobie trochę poprzypominałem. Tam parteru nie robiłem. Odpowiadając na twoje pytanie. Jak to w ogóle jest wrócić i myśleć o walce kolejny raz, bo gdzieś tam w głowie pewnie jeszcze ten poprzedni występ tkwi twój. No tak, gdzieś tam w głowie jest. Wyszła taka propozycja walki z Rogerem, no i nie mogę się doczekać jeszcze raz tych emocji, tego wszystkiego. No, będą ciary, na pewno. Roger, to jest, w ogóle jest jakiś konflikt, jakikolwiek, cokolwiek, coś do Rogera, jakaś niechęć? W jednym klubie w końcu trenowaliście, nie? Znaczy on trenuje nadal, ty już nie. Dostałeś zakaz wstępu do klubu? Nie, broń Boże. No, jak nie? No, jak on trenuje, to nie możesz chyba w tym samym czasie. Wiesz co, gdzie trenujesz? Mógłbym tam trenować, no ale no nie chciałem, żeby też, albo, żebym miała gdzieś podpatrywał. Stawiać ich w niezręcznej sytuacji? Nie. To jest tak bardziej tak, że po prostu ja sobie teraz już po powrocie zrobiłem treningi indywidualne. Mojemu trenerowi jest bliżej do klubu, do Alligatores. Ja też tam mam bliżej z pracy. Bliżej domu mam Junika i tam oczywiście po walce wracam, także... A kto stanie w twoim narożniku? W moim narożniku będzie Konrad Kaczmarkiewicz. Nie wiem, czy kojarzysz? Nie. Nie kojarzysz? To jest bokser, zawodowy bokser. Będzie Kamil Bojanko. Znaczy nie, nazwisko kojarzę, tak. Jeśli mu powiedziałeś o zawodowym bokserze, tak. Ale nie wiem, on w Alligatores prowadzi zajęcia? Nie. On trenuje... A to te treningi indywidualne, o których mówiłeś, tak? Tak, treningi indywidualne. Od MMA Kamil Bojanko i trener Jerzy Kocoń, ale to od przygotowania... Motorycznego. Motorycznego, siłowego, tak. Wystarczy?
No słuchaj, no generalnie no nie oni tam wchodzą, tylko ja, więc no, wszystko w moich rękach leży. Ale myślę, że no jakby ja nie patrzę na to, wiem, że Roger wychodzi też z mocnym składem, to fajnie będzie stawić im czoła. A Rogera w ogóle gdzieś kojarzysz, jak byłeś w Uniku, bo on jest przyjacielem Radka Patrzyckiego, tak. I gdzieś chyba ja to go kojarzę, odkąd pamiętam byłem w Uniku, to gdzieś oni zawsze utrzymywali jakieś relacje. Ty go kojarzysz z treningów, z czegokolwiek? Nie, na treningach się nigdy nie przecięliśmy, chodzimy na inne godziny. On chodzi rano, gdzieś tam w porannych godzinach, ja chodzę raczej w wieczorny, 19, 20, nawet 21. No po prostu no, nie mogę sobie pozwolić tak, żeby rano przychodzić przed pracą. Nigdy się nie przecięliśmy, nie robiliśmy nigdy tam razem nic, więc tak naprawdę no, nie znamy też swoich umiejętności. Ja jestem ciekawy, co Roger zaprezentuje, co potrafi. No zobaczymy. A w rozmowie tak bezpośredniej gdzieś już rozmawialiście, jak w ogóle go odbierasz? Bardzo pozytywnie. Czyli co, nie ma złej krwi? Nie, no nie ma złej krwi, to jest taki raczej normalny gość, też jak się z Radkiem przyjaźni, no to Radek na pewno ma przy sobie bardzo dobrą paczkę, więc myślę, że... No, ma też tych takich sportowych wariatów różnych. No, wszędzie są sportowe świry, tak? Nie, ale ja mam jakby pozytywne tutaj spostrzeżenia na razie, na ten moment. Jak nastawienie, bo Katowice wolałbyś pewnie gdzieś bliżej, tu Warszawa, może ewentualnie Radom, Łódź. Znaczy, wiesz co, nie, w sumie nawet spoko, że wyjeżdżamy. Zawsze też taka odskocznia, powiedzmy, od Warszawy, więc jakby ja się cieszę na ten wyjazd. Jest to dla mnie obojętne, no mogę czy w Katowicach, czy we Wrocławiu, czy w Krakowie, czy w Warszawie, to nie, dla mnie nie ma znaczenia. A taki obiekt jak Spodek Katowicki, to gdzieś tam słyszałeś, że to legendarne miejsce i tak dalej? Pewnie, że tak, pewnie, że słyszałem i bardzo mi miło, że będę po prostu mógł wystąpić na takiej dużej arenie, zaprezentować swoje umiejętności i... No i tak jak Ci powiedziałem, jestem sam tego mega ciekawy, bo na poprzedniej mojej walce nie było publiczności, bo to było za czasów jeszcze pandemii. Covidowych pamiętam. Tak, za czasów covidowych, więc no teraz tak naprawdę zobaczymy, jak to będzie po prostu przy tej większej publiczności. I tym razem zwycięsko będzie? No mam nadzieję, że poprawię swój rekord, także trzymaj kciuki mocno. Okej, trzymam za Was obu, żeby nikomu się nic nie stało, zawsze mówię sakramentalnie. Dajcie dobrą walkę i żeby nikomu się nic nie stało, zaprezentujcie się dobrze publiczności. Nie ma złej krwi, ale to też jest jakaś wartość. Dokładnie, no raczej mam nadzieję, że po prostu zostawimy to, co tutaj powiedzmy miałoby być, to zostawimy na klatkę. No tak jak w pierwszej mojej walce, chyba się podobało ludziom, więc postaram się dać z siebie wszystko. Tak, pamiętam, że bardzo dobrze sportowy charakter pokazałeś, no i liczę na jedno kopnięcie z okrzykiem przynajmniej. Dobra. Dziękuję bardzo. Dzięki.